Teodor Balduan urodził się 11 stycznia 1902 roku w Kościerzynie. Ojciec Teodora Ryszard był Niemcem, który po ślubie z matką Rozalią Bożyszkowską bardzo szybko nauczył się języka polskiego. Czuł się Polakiem i swoje dzieci wychowywał w patriotyzmie polskim. Od 1 kwietnia 1908 roku do 30 września 1915 roku Teodor Balduan uczęszczał do szkoły powszechnej w Kościerzynie. Na końcowym świadectwie otrzymał 7 not bardzo dobrych i 5 dobrych. Z zachowania otrzymał notę chwalebną. Mając 13 lat podjął naukę w przemysłowej szkole dokształcającej oraz zatrudnił się jako uczeń i pomocnik kupiecki w domu towarowym. Po ukończeniu szkoły zawodowej pojechał do Torunia, gdzie pracował w sklepie żelaznym Leona Czempisza. 8 lutego 1920 roku zgłosił się ochotniczo do wojska. Służbę odbywał w Grudziądzu. Służbę pełnił jako pisarz. Po wojsku kilka lat pracował w starostwie powiatowym w Kościerzynie. W 1928 roku ożenił się z Marią Gniot, z którą miał 2 synów, Tadeusza i Rejmunda. W 1933 roku objął stanowisko komisarycznego burmistrza miasta Wejherowa. A w kwietniu 1934 roku został wybrany przez Radę Miejską na zawodowego burmistrza. Spośród wielu działań naszego patrona na rzecz rozwoju miasta, poprawy warunków życia jego mieszkańców wspomnieć należy o inicjatywie budowy publicznego basenu kąpielowego oraz pięknie położonych kortów tenisowych, sieci wodociągów. Rozbudował i zmodernizował stadion sportowy na Wzgórzu Wolności. Wspomagał bezrobotnych i biednych. Między innymi załatwiał pożyczki bankowe na zakup działek na Śmiechowie pod budową domków jednorodzinnych. Po wyborze na burmistrza Teodor Balduan wraz z rodziną zamieszkał w ratuszu. Nierozłącznym członkiem rodziny był złośliwy, szalony, krótkowłosy jamnik fetysz. Po wybuchu II wojny światowej Balduan został aresztowany 14 września w Gdyni. Przekazany placówce Gestapo w Wejherowie, często był upokarzany przymusem sprzątania ulic miasta, które dotąd administrował. Po 15 października 1939 roku słuch o burmistrzu zaginął. Gestapowcy wywieźli go do lasu około 3 km od Wejherowa, pod Zamkową Górę. Kazali wykopać dół, a następnie zamordowali go 7 strzałami w plecy. Teodor Balduan miał wtedy 37 lat. O miejscu i okolicznościach śmierci patrona odpowiedział po wojnie właściciel restauracji przy ulicy 3 Maja Karol Schumann, który podsłuchał rozmowę gestapowców opowiadających o zbrodni. O wszystkim opowiedział powojennemu burmistrzowi Wejherowa. 17 października 1946 roku nastąpiła ekshumacja zwłok i przewiezienie ich do Kościerzyny. W miejscu mordu społeczeństwo Wejherowa ustawiło obelisk, który upamiętnia tę straszną zbrodnię. Pamięć przedwojennego burmistrza uczczono nazwaniem jego nazwiskiem ulic miasta Wejherowa i Kościerzyny. 27 października 1984 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Teodora Balduana i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 11. W tym roku 2015 mija 31 lat od tego wydarzenia.